Wielka Brytania wyśle 650 pocisków na Ukrainę w ramach zobowiązania o wartości 162 miliony funtów na obronę kraju przed Rosją, jak ma powiedzieć minister obrony podczas dzisiejszej wizyty w Niemczech. John Healey ogłosi najnowsze zobowiązanie Wielkiej Brytanii do działań wojennych Kijowa, gdy spotka się z ministrami z całej Europy na szczycie obronnym. Spotkanie Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy odbędzie się w bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein w Niemczech. Pan Healey wykorzysta swoje pierwsze wystąpienie jako sekretarz obrony na ostatnim spotkaniu grupy, aby potwierdzić zobowiązanie nowego rządu wobec Ukrainy. Przemawiając przed spotkaniem, minister powiedział: "To nowe zobowiązanie znacznie wzmocni obronę powietrzną Ukrainy i pokazuje zobowiązanie naszego nowego rządu do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy." Dodał: "W ostatnich dniach widzieliśmy tragiczny koszt bezładnych ataków Rosji na Połtawę i Lwów. Te nowe pociski wyprodukowane w Wielkiej Brytanii pomogą Ukrainie bronić jej mieszkańców, infrastruktury i terytorium przed brutalnymi atakami Putina. Dzisiaj z naszymi międzynarodowymi partnerami pokażemy, że jesteśmy zjednoczeni dla Ukrainy i omówimy, jak najlepiej możemy współpracować, aby poprawić wsparcie. Ponieważ bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się na Ukrainie. Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie setki pocisków LLM w przeszłości, a najnowsze zamówienie ma być pierwszą częścią wysiłków mających na celu zwiększenie europejskiej produkcji obronnej na rzecz wysiłku wojennego. Wołodymyr Zełenski przybył do bazy lotniczej Ramstein w Niemczech, aby omówić obronę powietrzną, dostawy broni i potrzebę mocnych decyzji w sprawie uderzeń dalekiego zasięgu, aby przybliżyć sprawiedliwy pokój. Prezydent Ukrainy powiedział, że spotka się z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem i ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Przeprowadzi również osobne negocjacje z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Pan Zełenski uda się do Włoch po wizycie w Niemczech. Powiedział: "Konieczne jest, aby cała broń z już ogłoszonych pakietów wsparcia w końcu trafiła do brygad bojowych. A silne, dalekosiężne decyzje partnerów są potrzebne, aby przybliżyć sprawiedliwy pokój, którego szukamy." Ukraiński przywódca powiedział, że Ukraina kontroluje w obwodzie kurskim obecnie ponad 1300 km2. Wezwał również sojuszników wojskowych, aby zignorowali czerwone linie Moskwy i pozwolili Kijowowi używać broni dalekiego zasięgu do ataków na terytorium Rosji. "Musimy mieć te możliwości dalekiego zasięgu nie tylko na terytorium Ukrainy, ale także na terytorium Rosji, aby Rosja była zmotywowana do szukania pokoju." Co dzieje się w obwodzie kurskim? Na początku sierpnia wojska ukraińskie przeprowadziły niespodziewany atak na rosyjski obwód kurski. Pan Zełenski powiedział, że celem tego posunięcia było utrzymanie terytorium i że był to kluczowy element jego planu zwycięstwa, mającego na celu zakończenie wojny. Inwazję utrzymywano w tajemnicy przed sojusznikami i rzekomo przed ukraińskim wywiadem. Jednak jak dotąd niespodziewany atak na terytorium Kurska nie odwrócił uwagi Władimira Putina od zajęcia ukraińskiego miasta Pokrowsk, które zapewnia kluczowe połączenia kolejowe i zaopatrzeniowe dla ukraińskiej armii. Utrata Pokrowska może narazić na ryzyko kolejne ukraińskie miasta. Tymczasem najwyższy dowódca wojskowy Ukrainy, Oleksandr Syrski, powiedział, że operacja w obwodzie kurskim działa i że od 6 dni nie było żadnych rosyjskich postępów w kluczowym sektorze frontu wschodniego. Wojsko odnotowało również spadek ostrzału i intensywności rosyjskiej ofensywy w innych sektorach. Ukraina zestrzeliła 27 z 44 dronów wystrzelonych przez Rosję w ciągu nocy, poinformowały siły powietrzne tego kraju. Rosja użyła również 2 pocisków w ataku, dodały siły powietrzne. Ataki dronów były stosowane zarówno przez Ukrainę, jak i Rosję w czasie wojny, przy czym oba kraje wysyłały drony na terytorium drugiej strony.
Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy częstotliwość, z jaką obie strony wysyłały drony przez granicę, wzrosła. Rosyjskie ataki na Ukrainę w nocy spowodowały pożary i zraniły co najmniej 5 osób w całym kraju, poinformowały dziś rano lokalne władze. Władze obwodu lwowskiego poinformowały, że szczątki drona spadły na strefę przemysłową, podpalając 4 ciężarówki. Ukraina zapobiegła katastrofalnej sytuacji we wsi New York, we wschodnim obwodzie donieckim, poinformowała Brygada Azowska. Brygada poinformowała, że w celu poprawy sytuacji taktycznej w mieście Toreck wojska zaangażowały się w operacje obronne i ofensywne w wielu i wokół wsi New York, która znajduje się na południe od miasta. W momencie rozmieszczenia brygady w tym rejonie sytuacja na linii frontu była katastrofalna. Jednak dzięki wysokiemu morale, odwadze i profesjonalizmowi bojowników brygady, Azow zdołał ustabilizować sytuację, odzyskać kontrolę nad częścią New York i odblokować siły obronne, które zostały otoczone przez wojska wroga. W tej chwili sytuacja pozostaje napięta. Głosowanie w trzydniowych wyborach lokalnych i regionalnych w Rosji rozpoczęło się dzisiaj, a kandydaci popierani przez Kreml mają zostać wybrani. Wybierani są mężowie, niektórzy gubernatorzy regionów i radni lokalni, a w Moskwie głosuje się na urzędników, którzy dołączą do miejskiego parlamentu. Są różni kandydaci z różnych partii, w tym były mistrz świata w łyżwiarstwie figurowym. Ale jak wiemy, jest to raczej iluzja wyboru, ponieważ w rzeczywistości bardzo niewielu oferuje prawdziwą, wiarygodną alternatywę dla status quo. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwa opozycja praktycznie nie istnieje. Większość jest albo w więzieniu, na wygnaniu, albo nie żyje. Można śmiało założyć, że wyniki tych sondaży są z góry przesądzone. Joe Biden zatwierdzi dodatkowe 250 milionów dolarów pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy, ogłosił dziś sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Przemawiając w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein powiedział: zwiększymy możliwości, aby sprostać zmieniającym się potrzebom Ukrainy i dostarczymy je z prędkością wojny. Amerykański urzędnik wskazał również na sytuację w Kursku jako przykład tego, jak Ukraina stara się przejąć inicjatywę na polu bitwy. Agresywna armia Kremla jest teraz w defensywie na swoim terytorium, dodał. Ogłoszenie następuje w momencie wysokiego ryzyka dla sił ukraińskich, które wkraczają do rosyjskiego regionu Kurskiego, podczas gdy siły rosyjskie zagrażają wschodniemu ukraińskiemu miastu Pokrowsk. Siły rosyjskie, które kontrolują 18% Ukrainy, stopniowo posuwają się naprzód na wschód od próby kontrofensywy Kijowa w 2023 roku. Kreml powiedział również, że warunki do rozmów pokojowych z Ukrainą obecnie nie istnieją. Według analityka wojskowego dostawy pocisków balistycznych do Rosji z Iranu wydają się być nieuchronne. Rosja ma tendencję do używania starszej broni, ale w przeciwieństwie do Ukrainy ma jej odpowiednią ilość. Obie strony walczą o broń, a obecnie Rosja zwiększyła produkcję krajową, ale rozpaczliwie potrzebuje broni z Iranu i Korei Północnej. Władimir Putin zawarł umowę z Iranem w grudniu i wiadomo, że dostawa jest nieuchronna. Dostawa będzie obejmować dwa rodzaje pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Dają Rosji większą ilość pocisków, ale oznacza to również, że ograniczone dostawy pocisków Iskander z Rosji mogą być teraz ukierunkowane na cele dalekiego zasięgu. To bardzo niepokojące, mówi. Zapytany, jak nieuchronna może być dostawa, Bell mówi: rozumiemy, że rosyjscy żołnierze przebywają w Iranie na szkoleniu od kilku tygodni i chociaż doniesienia na ten temat są niezwykle wrażliwe, informacje wskazują, że jest to nieuchronne. To kwestia dni. Mówiąc o ogłoszeniu Wielkiej Brytanii, że dostarczy Ukrainie ponad 650 pocisków,
Ekspert wojskowy mówi, że wyzwaniem będzie konieczność zachowania ostrożności w dostarczaniu rozdartemu wojną krajowi najnowocześniejszej broni na wypadek, gdyby wpadła w ręce Rosjan. Dodaje: Ukraina rozpaczliwie potrzebuje tej technologii i ilości, więc to jest obecnie największe wyzwanie. Rosyjski atak rakietowy zabił jednego cywila i zranił co najmniej 30 innych osób, w tym troje dzieci, w ukraińskim mieście Pawłochrad, powiedział gubernator obwodu Serhii Łysak. Powiedział, że w ataku ranna została 9-letnia dziewczynka i 2 chłopców w wieku 4 i 11 lat. Pan Łysak, gubernator centralnego obwodu Dniepropietrowskiego, powiedział, że atak spowodował kilka pożarów w całym mieście i uszkodził wieżowiec mieszkalny. Przemysłowe miasto Pawłochrad przed wojną liczyło około 100 tysięcy mieszkańców. Jest to ważny węzeł kolejowy dla obwodu Dniepropietrowskiego, łączący go ze wschodem kraju, gdzie wojska rosyjskie powoli zbliżają się do miasta Pokrowsk. Ukraina zmieniła narrację wokół wojny swoim atakiem na obwód kurski. Michael Froman powiedział, że ukraińscy żołnierze pokazali, że mogą przenieść wojnę na terytorium Rosji, a nie tylko być w defensywie. Zmienili również narrację wokół Władimira Putina i tego, czy naprawdę kontrolował swoje terytorium i był w stanie chronić Rosjan, powiedział. Rosjanie byli dość zaskoczeni, że musieli zostać ewakuowani z obwodu kurskiego. Zauważył jednak, że Ukraina miała nadzieję, że operacja w Kursku odciągnie część rosyjskich wojsk od wschodniego obwodu donieckiego. Ale zamiast tego Rosjanie podwoili tam swoje siły. To stanowi poważne wyzwanie dla Ukrainy, jeśli chodzi o to, jak długo będą w stanie utrzymać Kursk, dodał. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że jego siły przejęły kontrolę nad wsią Żurawka we wschodnim obwodzie donieckim na Ukrainie. Poinformowano również, że niedawno przejęto osady Kirowo, Ptichie, Skuchnoje, Karlowka i Zawetnoje. Większość walk na Ukrainie koncentruje się na wschodzie kraju, gdzie Rosja zamierza przebić się do kluczowego miasta Pokrowsk.